Basically, what are we doing to keep our guests in the hotel? You know, co robimy, żeby zatrzymać naszych gości w hotelu? Dziś różnorodne serwisy są oferowane hotelowym gościom. Jest to na przykład ogród, zajęcia fitness, przestrzeń restauracyjna. Ludzie muszą czuć komfort, muszą mieć usługi, muszą mieć wybór. Myślę, że to jest najważniejsze w dzisiejszych czasach. What are we doing to keep them? Because you know how. Mamy różną konkurencję na zewnątrz i chcemy zatrzymać naszych gości w naszej przestrzeni. Oferujemy im animacje, przygotowujemy różne atrakcje, gdyż w naszym interesie jest, by goście przebywali w hotelu jak najdłużej. Jak widać, wyszliśmy z kuchnią na zewnątrz. Założenie było takie, że goście przybywający do nas czują to jedzenie, nie tylko wiedzą, że można tutaj zjeść, ten zapach ich przyciąga. Pokazy kuchni na żywo, takie jak odbywają się za mną, są dla gości nową rzeczą, ale jednocześnie bardzo mocno oczekiwaną przez nich. Nie chcą już tylko dostawać gotowej potrawy na talerzu, chcą tą potrawę zobaczyć, jak się tą potrawę się przygotowuje, chcą zobaczyć dokładnie czego używamy. Bardzo często podchodzą i pytają, jakich przypraw, jak gotujemy w domu, co mogliby użyć. Niektóre z naszych pokoi zostały zaprojektowane przez naszych pracowników. Oni zaprojektowali przestrzenie, które pokazują ich pasję. Goście mogą korzystać na przykład z pokoju surferskiego. To unikalne miejsce, w którym mamy deski do surfowania, pianki. Znajdują się tam wszystkie niezbędne dekoracje, które pomagają poczuć się prawie jak na Hawajach. Pokój Digital, tak jak wskazuje jego nazwa, skupia się na urządzeniach cyfrowych. Używając tabletu, pokój pozwala na bezpośrednie komunikowanie się z jego projektantem. Mamy tam także funkcje, które umożliwiają przesłanie na przykład filmu czy muzyki bezpośrednio do telewizora. Mamy także możliwość, aby połączyć się przez tablet z naszą wagą. To są urządzenia, które pojawiają się w pokojach. Gościom się one bardzo podobają.